W naszym mieście chciałem zasygnalizować jeden element, który jest dość, dla nas dość ważny, a więc powiedzmy rewitalizacja tej przestrzeni, w której się dzisiaj znajdujemy. Jak Państwo doskonale wiecie, jest to własność Polskich Kolei Państwowych, a więc nie bardzo miasto może tutaj realizować inwestycje. Natomiast pamiętamy obietnicę sprzed wielu lat odnośnie zrewitalizowania tej przestrzeni, jak i również hali dworca, tej od strony właśnie Placu Młodzieży Powstańczej. Tak więc dzisiaj o tym dyskutowaliśmy. Pan marszałek, zresztą prawdopodobnie za chwilę sam to powie, bardzo przychylnie na ten temat patrzy. Chce nam pomóc w doprowadzeniu tej przestrzeni rzeczywiście do stanu takiego jakości, jaką mamy choćby nawet po drugiej stronie dworca kolejowego, czyli w dworcu tym naszym nowym, wybudowanym. Obejrzałem tą część już wyremontowaną, piękną, imponującą. No i zobaczyłem tą część, która wymaga rewitalizacji, wymaga odnowienia, wymaga wyremontowania. Rozmawialiśmy i na ten temat, i oczywiście będę tu razem z panem senatorem Bronisławem Korfantym, będę wspierał, jak tylko będę mógł, tą inwestycję i pomagał w jej realizacji. Ale rozmawialiśmy o problemach Śląska, o przyszłości Śląska. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za pana zaangażowanie i też dziękuję panu prezydentowi za to, że tak dobrze współpracujecie z panem premierem Mateuszem Morawieckim, bo no, nie wszyscy prezydenci miast, dużych miast oferują taką współpracę, oczekują takiej współpracy i chcą współpracować.